Witam serdecznie, piątkowo, długa zapowiedź, 45-minutowa, czyli tak naprawdę 15 rund, napisałem 12 rund wszystkiego, co się będzie działo podczas walki pomiędzy Anthonym Joshuą i Jermainem Franklinem. Już zrobiliśmy z profesorem Pinderą i z adiunktem boksu, czyli Maćkiem Miskinem. Dzisiaj tylko dodam, że na ważeniu najcięższy w karierze 116 kg. Dokładnie 115,4. Podejrzewam, że mu troszeczkę jeszcze dojdzie. Widocznie taki jest pomysł. Widocznie taki jest pomysł zarówno jego, jak i trenera Jamesa na ten pojedynek, bo nie wierzę, żeby był w Teksasie, trenował cały czas u niego i to nie było kontrolowane. To jest jakiś pomysł. Pomysł zarówno trenera, jak i samego Anthonego Joshuy. Jak to się wszystko przełoży na jego walkę, to ja nie wiem. Faworytem jest, co ciekawe, można fajnie zarobić. W tym momencie wrzucam taki zakład, który można zrobić w Las Vegas. Krótka piłka, wszystko widzicie, co jest grane. Zakładając, że będzie jeden knockdown, nie mówimy o knockaucie, jeden knockdown, to można mieć 2-1 wypłatę. Interesujące, bo tutaj knockdown to na 100% będzie. Ciekawy zakład do przemyślenia. Faworytem 6-1 jest Anthony Joshua w tej walce. Natomiast tym, którzy powiedzą, zobacz, jak świetnie wygląda w tej walce, zobacz, jakie ma mięśnie, kulturystyka, bo już widziałem takie komentarze u siebie na Twitterze, że mięśnie dobre, a mogły być jeszcze lepsze, to w tym momencie do pamięci wrzucam walkę, nie walkę, tylko fotkę. Fotkę sprzed walki, pierwszej walki Anthonego Joshuy z Andy Ruizem Juniorem. Także proszę się przypatrzyć i się zastanowić. Byłem na tym ważeniu, pamiętam te komentarze, które były i pamiętam tą, nawet taką dziwną minę Andy Ruiza, który naprawdę czuł się, widać było, że czuł się nieswojo, wyskakując z tym zwisającym brzuchem. Natomiast zdecydowanie lepiej się czuł 24 godziny później, nokautując Anthonego Joshuę. Także to będziemy wszystko oglądać. Zapraszam jeszcze raz do oglądania tego 15-rundowej zapowiedzi. No 15 rund to nie będą walczyć, bo walka jest zapowiedziana na 12. Profesora Janusza Pindery i Maćka Miskina, którzy, przypominam, będą na żywo dla Państwa tylko i wyłącznie za pośrednictwem DAZN komentować ten pojedynek, czyli profesor Pindera i Polish Canelo Maciej Miskin za mikrofonem. Dobra, przechodzimy do rzeczy, które były, niekoniecznie są bezpośrednio związane z boksem, natomiast są związane najpierw z polskim boksem, a później z wielkim boksem. Wczoraj na meczu New Jersey Devils i New York Rangers gościem w Prudential Center, tam gdzie walczył Tomek Adamek 12 razy, ile pamiętam, 12 razy był Damian Knyba, który oczywiście pamiętamy, 8 wyskakuje na ring w tej samej sali. Lodu nie będzie. Organizatorzy z Prudential Center, bardzo, bardzo zresztą mili ludzie, zapowiedzieli, że lodu nie będzie, będzie stał tylko i wyłącznie ring. Przeciwnikiem Damiana Curtis Harper, ja muszę powiedzieć, że te bary robią wrażenie. Jakimś takim defensorem na środku, albo takim enforcerem, czyli tym, który bije po twarzy, bo niektóre pozycje w hokeju zawodowym czasami człowiek oprócz tej nominalnej, powiedzmy skrzydłowej, ma również tego wystawiamy do bicia. To Damian Knyba by się prezentował poważnie, bo te bary robią wrażenie. Był gościem specjalnym. Fajna rzecz, żeby to docenić 8 w sobotę na ringu na żywo. W ogóle świetna gala. Moim zdaniem najlepsza gala Top Ranku w tym roku. Do tej pory może będą lepsze, a prawdopodobnie będą lepsze, natomiast mieć Shakura Stevensona na jednej karcie, mieć Kishona Davisa i mieć Big Baby Andersona, czyli tą wielką nadzieję wagi ciężkiej Stanów Zjednoczonych, to jest duża rzecz. Jak jeszcze mamy dodatkowo Knybę, to mam nadzieję, że kibiców nie zabraknie, w tym tej polskiej grupy, która powoli rośnie, Damiana Knyb. Warto go dopingować. Poza tym to dla niego też kwestia, wydaje mi się, znaczy jestem o tym przekonany, rozmawiając z ludźmi związanymi z nimi, w ogóle z samymi ludźmi z Top Ranku, to jest ta kwestia prestiżowa. To jest pierwsza walka z kontraktem podpisanym przez Top Rank. Także na razie w hokejowych koszulkach, później już bez koszulek w sobotę 8 kwietnia Damian Knyba kontra Curtis Harper. Natomiast jak jesteśmy przy Top Ranku, no to od razu w tym momencie trzeba powiedzieć o tej walce, która będzie
dużym wydarzeniem. Dużym wydarzeniem. Wczoraj spotkali się na konferencji prasowej, wczoraj nagrywam to w piątek po południu, czy piątek rano mojego czasu, czas leci, spotkał się Devin Haney i Wasyl Łomaczenko i to pierwsze spojrzenie, czy spostrzeżenie, które w tej chwili od razu mamy, patrząc na to ich face to face, Loma wygląda jak z innej kategorii wagowej i to jest nieprzypadkowe, bo Loma jest z innej kategorii wagowej. Waga lekka to nie jest kategoria wagowa Łomaczenki, to widzieliśmy, to jest jeden z głównych powodów, dla których w tej wadze lekkiej walczy Devin Haney. Po prostu przy tych gabarytach, przy tych rozmiarach, przy tym zasięgu ramion, to trudno, żeby on nie walczył, wykorzystując tą przewagę, jaką będzie miał, nawet z kimś takim jak Wasyl Łomaczenko, bo można sobie różne rzeczy wyobrażać, natomiast to nie jest tak, że świetny technicznie, już nie tak szybki jak kiedyś, bo to nie jest jego kategoria wagowa. Jego kategoria wagowa to jest może nawet dwie kategorie niżej. Jedna kategoria niżej to już na 100%. Świetny na nogach, szybko poruszający się Wasyl Łomaczenko nie walczy z kimś, kto jest duży i ciężki, tylko z kimś, kto może być równie szybki jak on. Kto pewnie bije mocniej niż on, raczej na pewno bije mocniej niż on, kto jest silniejszy niż on. Nie wiem, muszę sprawdzić, jak te rzeczy będą wyglądały i będą się zmieniały do czasu walki. Natomiast ciekaw jestem, czy zmieniły opinie bookmacherów. W tej chwili już Devin Haney jest przed ważeniem, był faworytem prawie 3-1, 2,5-1. Natomiast po tym ważeniu, jak paru ludzi popatrzy i wie, że Devin Haney ma wszystkie pasy, to nie jest tak, że jakiegoś mu brakuje. On ma w tej chwili wszystkie pasy w wadze lekkiej i ma wyskoczyć na niego Wasyl, który najmłodszy już nie jest. Te 400 plus walk amatorskich musiały go potwornie drogo kosztować. Kto wie, czy nie jeden z najlepszych pięściarzy boksu amatorskiego w zawodowym zrobił bardzo dużo, natomiast no powiem tak, bardzo lubię Wasyla Łomaczenkę, bardzo lubię wszystko, co jest związane z nim i jego przygotowaniami do walk, natomiast nie widzę tego, żeby mógł to wygrać. Naprawdę, nie to, że skreślam go, bo to jest genialny pięściarz, legendarny pięściarz. Natomiast Devin Haney to jest moim zdaniem jeden z najgorszych rywali, jakich mógłby dostać. Przekonamy się na ringu, fenomenalna walka. Co tutaj jeszcze mamy? Aha, muszę wytłumaczyć koszuleczkę. Słuchajcie, to jest koszulka z pierwszego plakatu. To jest kopia pierwszego plakatu pierwszej zawodowej walki Roya Jonesa Juniora 1989. Założona nieprzypadkowo, ponieważ 1 kwietnia, niestety nie Primo Aprilis, 54-letni Roy Levesta Jones walczy z Anthony Pettitem. Oczywiście Anthony Pettit to człowiek z MMA, młodszy lat 18, już o tym nawet nie mówię, ale szkoda, że to nie dowcip Primo Aprilisowy, natomiast od początku to był, on był jednym z tych, którzy organizują tą galę wspólnie z Masvidalem, więc niejako wypadało, zresztą on bardzo chciał tej walki, także to jest przypadek, ale Roy Jones Jr., ten, którego macie tutaj na plakacie i ten, którego, jeżeli będziecie oglądali 1 kwietnia, czyli w sobotę w nocy, czy nad ranem czasu polskiego, no to już nic wspólnego z tym człowiekiem na plakacie niestety nie ma. Natomiast jest to jakiś pomysł na zarabianie pieniędzy, co doskonale wiemy. Słuchajcie, no więc przejdziemy teraz do, tak jak mówię, nie będę zapowiadał walki, którą wspólnie z Maćkiem i Januszem zapowiadaliśmy, bo po co? Możecie sięgnąć na końcu tego wideo, będzie link do tego preview, czy przeglądu tego, co się spodziewamy. Walka, którą również warto zobaczyć w nocy. Nawiasem mówiąc, to ciekawa sprawa, bo jeśli chodzi o tą galę Joshua kontra Franklin, która będzie pokazywała na DAZN, to zaraz po tej gali, jak ktoś lubi MMA, to będzie miał wszystko jedno i drugie, bo praktycznie zaraz po tej gali, nie wiem, chyba godzinę różnicy, jest PFL1, czyli Professional Fighters League, która będzie nadawana na żywo w DAZN, od razu będzie leciała po tej walce pięściarskiej Joshua. Czyli jak ktoś lubi boks i MMA, no to ma farta. Zresztą to będzie często się tak zbijało, bo chyba trzy kolejne gale MMA, te PFL, bardzo poważna liga, poważni zawodnicy lecą tydzień po tygodniu z Las Vegas właśnie w sobotę w nocy na DAZN. Natomiast Doug Bowe kontra Ramirez.
Jeszcze może 2 lata temu, to jest walka Top Ranku w Tulsa, Oklahoma. Jeszcze 2 lata temu świetna walka, natomiast już nie dzisiaj. Przypomnę, Robesi Ramirez, mistrz olimpijski, to jest ten sam człowiek, z którym miał w minionym roku, pod koniec roku miał propozycję walki Szczurek-Łaszczyk. Natomiast za krótko była ta propozycja, Łaszczyk się przygotowywał do zupełnie innego występu, jakiego to wiecie, więc ta propozycja została niestety odrzucona, albo stety, jeśli chodzi o Łaszczyka. Bo gotowy na tą walkę na pewno by nie był, natomiast Robesi Ramirez kontra Dogbo. Robesi Ramirez zaczął karierę tragicznie, bo od razu od porażki. Mistrz olimpijski ma pierwszą walkę zawodową w Top Ranku. Szum wokół tego niesamowity i dostaje bęcki. Zasłużone bęcki dostaje w dodatku. Wygrał wszystkie walki od tego czasu 11-1 i się bardzo, bardzo podciągnął jako zawodowiec. Jeśli chodzi o Dogbo, to jest taki pięściarz, którego trudno nie lubić poza ringiem, ekstra gość, uśmiechnięty, zawsze ma czas dla wszystkich, niesamowite serducho, niesamowity charakter. Natomiast moje pytanie jest, ile z tego serducha i charakteru zostało po tych dwóch ciężkich łomotach od Emanuela Navarrete? Bo nie wiem, ile tego zostało. Co prawda wygrał 2 walki w tym czasie, po tym łomocie, natomiast to widać, że to nie jest ten sam Dogbo, który był kiedyś. I mi się wydaje, że właśnie to będzie potrafił wykorzystać Robesi Ramirez, który oczywiście technicznie jest nieporównywalnie lepszym pięściarzem. Były pytania co do jego charakteru, ale wydaje mi się, że tych pytań już nie ma. Czy ostatnie walki wygrał przed czasem? I tu jest moje to niebezpieczeństwo, że Robesi Ramirez za bardzo uwierzy w to, że może wygrywać przed czasem, że będzie polował na jeden cios, a to nie jest dobry pomysł, żeby walczyć z Dogbo. Bo ja myślę, że jednak tego charakteru i serducha Dogbo nie zabrakło po tym łomocie, 2 łomotach od Navarrete, natomiast przeciwko tak technicznemu pięściarzowi, tak celnie bijącemu, bo są pięściarze, którzy zadają bardzo dużo ciosów i niewiele z tego wynika, są pięściarze, którzy zadają średnią liczbę ciosów, ale wszystko wchodzi. Wszystko to oczywiście bez przesady, ale w przypadku Robesi Ramireza to jest chyba uczciwie powiedziane. On nie bije ciosów, które latają w powietrze. Tutaj gdzieś koło, myślę, 10. rundy zrozumie to zaledwo zarówno Dogbo, jak i jego narożnik. Pod jednym warunkiem, teraz mam zastrzeżenie, to co mówiłem na początku, że Ramirez nie uwierzy, a ja tutaj chcę go znokautować. Bo już takie wypowiedzi na konferencji słyszałem o nokautach, król nokautu. Nie, nie, Robesi Ramirez nie sądzę, żeby kiedykolwiek był królem nokautu. To nie jest tego typu pięściarz. Natomiast jak za bardzo w to uwierzyć, będzie szedł na to jedno uderzenie, a nie systematycznie kontrował i niszczył tego ciągle atakującego Dogbo, no to może być różnie. Natomiast nie wierzę, że było różnie. Myślę, że 9-10 runda ta walka się zakończy. Jak macie ochotę na długi seans pięściarski, no to oczywiście to jest do waszej dyspozycji. Gala Top Ranku. Na koniec jeszcze może dodam, jeśli można, o tej walce, która jest na gali Joshua kontra Franklin, czyli Fabio Wardley kontra Michael Coffey. Też mogę powiedzieć podobnie jak w przypadku Dogbo, że gdyby ta walka była 1,5 roku temu, to dla mnie zdecydowanym faworytem byłby Michael Coffey. Natomiast Matchroom Boxing sobie zdaje sprawę, że od tego czasu to sporo minęły, 2 konkretne porażki, zaskakujące porażki Michaela Coffey. No jest jeden zawodnika, który w pewnym momencie był bardzo mocno przymierzany do tego, żeby walczyć z Adamem Kownackim. Natomiast 2 razy przegrał. W drugiej walce sprawia wrażenie człowieka, który tak specjalnie nie chce być na ringu. Znam doskonale jego trenera Jose Aguilara. Widzieliśmy go na dzisiejszym ważeniu. Mówił, że zupełnie nie trenował. Po prostu coś mu się stało. Miał jakieś 1000 rzeczy na głowie i zupełnie do tej drugiej walki, tej drugiej porażki, którą miał, nie powinno dojść. Pytanie, jak będzie wyglądało teraz, to się przekonamy bardzo szybko. To jest walka, która jest tuż przed walką, czyli mamy 2 walki w wadze ciężkiej. W Londynie mamy najpierw Wardley kontra Coffey, później Franklin kontra Anthony Joshua. Jeśli to jest ten Coffey sprzed 1,5 roku, taki, który wygląda, że niewiele robi, spokojnie czeka na to, co się dzieje, ale ma cios, który kończy, to Wardley może się zdziwić. Natomiast nie zdziwi się, jeśli to będzie ten Michael Coffey z ostatniej walki, kiedy tak specjalnie mu nie zależało. Na ważeniu Coffey wyglądał bardzo dobrze.
wyglądał bardzo dobrze. Słyszę, że dobrze przepracował ten okres przygotowawczy, bo wiedział o tej walce od dawna. Interesujące. Po kilku rundach, dwóch czy trzech, nie będę tutaj stawiał jakichś specjalnych typów, faworytem i to zdecydowanym jest Fabio w tym pojedynku. Natomiast pytanie, którego Michaela Coffey zobaczymy. Jeśli tego, który naprawdę ma dobre oko do pojedynczego ciosu, naprawdę ma dobre oko, żeby wychwycić, kiedy rywalowi wydaje się za dużo, a tak może być z Wardleyem. Jak Wardley się poczuje tutaj za sobą, że jestem w Londynie, muszę go znokautować, to pewnie zostanie znokautowany. Natomiast jak będzie chciał tylko boksować, to tego Michaela Coffey wyboksuje. Słuchajcie, dobry weekendzik z boksem, fajne rzeczy. Anthony Joshua w jedną albo w drugą. Jakiekolwiek porażka tutaj, to jest end of the story. I ja wierzę tym zapowiedziom, pomimo kontraktu, który ma z DAZN i z Matchroom Boxing, że jeśli by tą walkę przegrał, to Anthony Joshua odszedłby z zawodowego boksu. Pieniędzy nie potrzebuje. Pieniędzy to on zarobił ponad 150 milionów w swojej karierze, więc to nie chodzi o pieniądze. On może spokojnie żyć, a słyszę, że to nie jest tego typu zawodnik, który jeździ 5 Bentleyami i ma 6 domów. Zupełnie nie. Dlatego rozwija jakieś swoje własne biznesy, niezwiązane zupełnie z boksem. Myślę, że jeśli tą walkę przegra, to odejdzie. A jeśli nie przegra, jeśli będzie wyglądał super, jeśli znokautuje tego Franklina. Przypominam, Franklin miał według większości ludzi obserwujących walkę Franklina z White'em, to był remis. Tam śmieszni sędziowie dali, chyba jeden z polskich sędziów chyba nawet dał 4 rundami, 116-112, o ile dobrze pamiętam. To zupełnie tak nie było. Niektórzy sędziowie tą walkę, o ile dobrze pamiętam, że jeśli się pomyliłem, to sprawdzimy to zaraz. Jeden z sędziów dał remis i moim zdaniem tam remis był. Tam chyba remis był. Także mówię, dla tego naprawdę wyglądającego na super umięśnionego, to co mówiłem na początku, najcięższy w karierze. Cięższy niż jak walczył z Andy Ruizem juniorem. Czy starczy tego tlenu do tych mięśni? Jak starczy, to pewnie wygra to, co mówiłem w zapowiedzi z Januszem i z Maćkiem. Moim zdaniem pod koniec, myślę, że nie wiem, koło 10 rundy tą walkę zakończy na swoją korzyść. Natomiast zobaczymy te początkowe rundy, bo tego jestem naprawdę ciekawy, co będzie się działo, jak po 5 rundach będzie na przykład 2-2. Czy tam 3-2 dla jednego albo dla drugiego. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało z tym tlenem dla tych mięśni Anthony'ego Joshua. Słuchajcie, trzymaneczko, boks trzyma się bardzo dobrze. Szkoda. Lewesta, co ty robisz? Na razie.